poprzednio jest ustanowienie. Na 357, paragraf 1. Są postanowienia na podstawie artykułu 357, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego zezwolić przedstawicielowi środków masowego przekazu w osobie redaktora na wynalazie z wydawnictwa Geopolityka Org, prawda? Geopolityka. Stowarzyszenie Mediów Polskich na dokonywanie przekazu z przebiegu sprawy za pomocą aparatu utrwalania obrazu i dźwięku. Odebrała to pani osobiście. Tak było, że imię następcy prawny oskarżyciela posiłkowego stawił się pełnomocnik wyboru, kontakta prawnym Artin Kucz. Świadek Magdalena Ogórek nie stawiła się wezwana prawidłowo. Ta pani nadesłała pismo z usprawiedliwieniem się obecności. Pismo jest z dnia 5 października 2023 roku, wpłynęło 11 października. Pani wniosła o usprawiedliwienie i nieobecności na rozprawie, podając, że w dniu 24 października będzie przebywała w Rzymie. Pobyt naukowy 24-29 października 2023 roku. Od długiego czasu mam zaplanowane obowiązki związane z pełnieniem przeze mnie funkcją prezesa Polish Lost Art Foundation. W tym dniu przeprowadzam kwerendę naukową w Archiwum Watykańskim. Termin został przydzielony mi przez Archiwo Storico i nie ma możliwości jego zmiany. To jest pismo z karty 512. I pan? Mogę do słowa? Proszę. To jest pan Artur Hoffman. Artur Hoffman jest prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Chciałbym zgłosić swój udział w tym postępowaniu jako przedstawiciel organizacji społecznej, która w swoim statusie ma pisaną walkę z wszelkimi przejawami antysemityzmu i ochronę dobrego imienia Żydów. Dodatkowo pan Adam Sandauer, pan zmarły Adam Sandauer, był członkiem Towarzyszenia Społecznego Kulturalnego Żydów w Polsce. Mając na uwadze przedmiot tej sprawy, mając na uwadze przedmiot działalności organizacji, jak również fakt, że pan Adam Sandauer był członkiem tej organizacji, która stoi na straży praw mniejszości narodowych, pan chciałby złożyć wniosek o możliwość przystąpienia do tej sprawy, właśnie tej organizacji społecznej, wzięcia udziału w tej sprawie. Wysoki Sądzie, tutaj pan Artur Hoffman ma przyniósł wniosek IKRS, żeby potwierdzić, że człowiek stoi na czele tego stowarzyszenia. Natomiast jeżeli chodzi o statut, on został załączony, bo też stowarzyszenie złożyło na początku również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To wszystkim, bo też tego drugiego, który jest, toczy się piasecznie. I tam był do akt załączony statut organizacji. Wydaje mi się, że mam nieczytelną kopię do końca, ale chyba 78 karta, 84, coś takiego. Jeśli dobrze odczytuję, to mi wyraźnie. O, powiedz. Karta 72. Do 82. Cele stowarzyszenia są wskazane w paragrafie 9. Realizacja paragraf 10. W punkcie trzecim obrona godności narodowej mniejszości żydowskiej w Polsce. W punkcie
czwartym zwalczaniu wszelkich przejawów antysemityzmu i dyskryminacji Żydów. Życie piąte, reprezentowanie interesów indywidualnych i zbiorowych członków Stowarzyszenia Wobec Władz Państwowych, Samorządowych, Organizacji i Zgromadzeń Krajowych. Pan ma PRS, tak? To jest PRS na dzień 18 października 2023. Chcą Państwo się zapoznać z tymi dokumentami? Tak, zresztą jeszcze dwa słowa, bo ja mam uruchomienie, jeżeli chcę sam pozwolić. Proszę. Wysoki Sądzie, jestem również przedstawicielem mniejszości żydowskiej przy Komisji Wspólnej Rządu do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Jestem też członkiem, właśnie wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Poli i członkiem Międzynarodowej Rady Świętokrzyskiej. Więc Towarzystwo Stowarzyszeń Kulturalnych Żydów w Polsce jest organizacja istniejąca od wielu, wielu lat w Polsce. Skupia przede wszystkim ludzi świeckich, to znaczy kwestia wyznaniowa, tutaj nie pytamy o tę kwestię. I działamy od ponad 70 lat. To jest już po wojnie powstały Rządy Komitety Żydowskie, z tego powstał potem Żydowski Instytut Historyczny, Towarzystwo Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce, istniejący do życia, wydawnictwo i liczbu. Jestem również redaktorem naczelnym miesięcznika Słowo Żydowskie, które okazuje się w Polsce dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotacje, które przyznane są mniejszości na działalność. To tak woli uzupełnienie. Mm-hmm. A czy pan złożył też upoważnienie? Czy to są wszystkie dokumenty, które pan składa? No, jest wniosek, jest PRS, ale ja nie widzę upoważnienia. Co to znaczy upoważnienie? Prezes sam sobie miał napisać upoważnienie. No i pewnie, że jakie tutaj jest. Nie znalazłam sposobu na prezentacji. Oczywiście. Proszę Państwa, proszę o spokój tam na publiczność. Sposób reprezentacji. Prezes i wiceprezes, prezes i sekretarz, wiceprezes i sekretarz. Na wniosku jest prezes i sekretarz. Na wniosku, nie na upoważnieniu, panie mecenasie. Przepis mówi wprost, że konieczne jest dołączenie do wniosku upoważnienia. Ale skoro do reprezentacji jest prezes i sekretarz, to oni mają sami siebie upoważnić, to nie rozumiem. No, jak rozumiem, tutaj nie ma dwóch członków zarządu, tylko jest jeden. W związku z tym, wysoki sędzie, w mojej ocenie, jakby wniosek ten jest wyknięty plakami formalnymi. Ale jeżeli to sekretarz miałby upoważnić prezesa, to sekretarz się podpisał pod wnioskiem. Pod wnioskiem, nie pod upoważnieniem. Czyli podpisał się, pomimo że się nie zgadza, tak mam to rozumieć? No, panie mecenasie, no nie, jakby przychodzimy do sądu, też składamy pełnomocnictwo i raczej nie każemy domniemywać sądowi, czy osoba, która nam to upoważnienie udzieliła i siedzi obok nas, to nas upoważniła do obrony, czy też nie. Można wykonać telefon. Artykuł 90, paragraf 2, zdanie ostatnie mówi: przedstawiciel organizacji społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. Od kogo? Od zarządu organizacji. Jestem prezesem zarządu. Jest pan uprawniony do samodzielnej prezentacji? Oczywiście. Nie, no to nie wiem, jak to jest. Proszę przytoczyć skargę. Mhm.
będą musieli to uzupełnić, żeby przystąpić. Wysoki sądzie, nie będzie problemu z uzupełnieniem. No pani mecenas ma rację, no taki jest sposób reprezentacji wpisany do KRS-u. Prezes i wiceprezes lub prezes i sekretarz lub wiceprezes i sekretarz. Na wiosce jest podpisane prezes i sekretarz. Mm-hmm. Prezes i sekretarz w imieniu organizacji wnoszą, aby organizacja wzięła udział w postępowaniu. Czyli rozumiem, że zdanie sekretarza to będzie się nie liczyć, pomimo że się podpisał. Do wniosku załącza się upoważnienie. Czym innym jest wniosek, a czym innym upoważnienie. To ale sekretarz nie upoważnił, tylko złożył wraz wniosek wraz z prezesem. Nie upoważnia prezesa do złożenia wniosku, tylko składa wniosek wraz z prezesem. Sekretarz składa wniosek wraz z prezesem, a nie upoważnia prezesa do złożenia wniosku. Zgłoszenie organizacji społecznej wskazuje interes społeczny lub indywidualny objęty zadaniami statutowymi tej organizacji oraz przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu lub innego dokumentu regulującego działalność tej organizacji i przedstawiciel organizacji społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. Upoważnienie osób, które upoważniają dane osoby do występowania w sprawie. Tutaj wniosek podpisują obie osoby upoważnione, sekretarz i prezes. A sekretarz i prezes zgodnie z KRS-em są uprawnione do reprezentacji. No ma pan rację. Zgodzę się. Zgodzę się, że w takiej konfiguracji. Wysoki sądzie, jeżeli potrzebne jest dodatkowe upoważnienie od sekretarza, nie ma problemu. Tylko zastanawiam się, czy tworzysz sztuczny problem, rozumiem, jak mamy podpis w oryginale. Rozumiem, tak. To szanuję ten... oczywiście jestem rad, że nie ma takiego oddzielnego dokumentu upoważnienia, ale podpisanie tego dokumentu przez sekretarza generalnego... Teraz zobaczymy, pani Ewa Prończuk, sekretarz generalny. A jest pani. Wysoki sądzie, ale w paragrafie drugim mowa jest tak, że zgłoszenie organizacja społeczna wskazuje interes społeczny lub indywidualny objęty zadaniami statutowymi tej organizacji oraz przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację i to dla niego ma być to upoważnienie. Jeżeli panowie nie przyszli tutaj we dwóch, jak rozumiem, czyli zarząd albo i osoby uprawnione do reprezentacji, to a we wniosku, jak mi się wydaje, nie ma wskazanej osoby, która ma reprezentować tą organizację. W związku z tym w mojej ocenie... Jest reprezentowany przez prezesa, która składa wniosek o wstąpienie do sprawy. I sekretarz się pod tym podpisuje. No nie, to ja zgadzam się z panem, że jestem brak, ale on jest stanowany tym podpisem składu, który ma prawo reprezentować. Inną kwestią, czy obecność sekretarza w tej sytuacji nawet jest obowiązkowa, tak? To jest jeszcze jedna. Dobrze. Proszę państwa, Chciałam się wypowiedzieć. Tak, za chwilę oddam panu głos. No i ten interes też jest tak, że pan Adam Zandauer był wieloletnim członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, któremu udzieliliśmy pomocy prawnej. Ale przede wszystkim tematyka niniejszej sprawy jest związana z zadaniem, z celami statutowymi tego stowarzyszenia. Nie, no jest skuteczne. Proszę. Oczywiście wnoszę sprzeciw do udziału. Ja już ten sprzeciw wniosłem w poprzedniej rozprawie. I sąd wypowiedział się w tej kwestii, że nie było przedstawiciela tej organizacji. W związku z tym ja ten wniosek ponawiam. Wnoszę o oddalenie, tym bardziej on jest zasadny. Oddalenie w mojej ocenie, gdyż artykuł 256, to znaczy to wszystko, co związane było z syndyzmem, antysemityzmem, zostało przez sąd i już przez prokuraturę umorzone, więc tutaj nie widzę związku z strony starszej postępowania w tej sprawie. To jest to, co na chwilę obecną mogę wyjaśnić w tej kwestii i powtarzam raz jeszcze, wnoszę o oddalenie wniosku i uczestnictwo zgłoszonego do Towarzystwa w tym postępowaniu. W dalszym toku postępowania.
Czyli tu z tej strony jest sprzeciw, tak? Od Państwa. Mhm. A tutaj jest zgoda? Wysoki sądzie, jest zgoda. Chciałbym dodatkowo w kontekście wypowiedzi Pana chciałbym dodatkowo wskazać na przesłankę interesu wymiaru sprawiedliwości, o czym też mowa w artykule 290 bodajże w paragrafie 4. Wysoki sądzie, tutaj chciałbym nawiązać do wytycznych orzecznictwa i doktryny, która, znaczy po pierwsze do przepisów, zaczynając od Konstytucji artykułu 182 i artykułu 3 Kodeksu Postępowania Karnego, który wskazuje i orzecznictwa i doktryny związane, które wskazuje, że udział obywateli, jeżeli wynika to ze statutowej działalności i powiązanie ze sprawą jest standardem, a odmowa powinna być wyjątkiem. Mając na uwadze przedmiot sprawy i ściśle powiązane z tym przedmiot działalności, a także osobiste uczestnictwo Pana Adama Fadora Świętej Pamięci w tego rodzaju stowarzyszeniu, no, należy uznać, że również pod względem interesu wymiaru sprawiedliwości należy uznać go za słuszne, żeby tego rodzaju organizacja zajmująca się tymi rodzajami sprawami miała mieć możliwość udziału w tego rodzaju postępowaniu. Chciałbym wskazać, że orzecznictwo sam wskazuje, że udział organizacji społecznych skierowana to powinna być standardem, normowa wyjątkiem. Tego typu organizacje jak ta powinna brać udział w postępowaniu, że w interesie wymiaru sprawiedliwości rozumiem artykuł 90, paragraf 3 Kodeksu postępowania karnego. Kulturalny Żyd w Polsce. Może pani napisała o osobie. Dopuścić do udziału, tak, w osobie Adama Hoffmana. Artura Hoffmana przez jedno tej organizacji w mniejszym postępowaniu, które leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Odnotowaliśmy, czy mamy publiczność na sali? Tak. Dobrze, to zaczynajmy w takim razie. Sąd postanowił na podstawie artykułu 404 paragraf 2 KPK ustawy o drożdżą w obywatelskim ciągu bez konieczności kontynuowania postępowania dowodowego.
przypominam, zostawimy to, dobra? Bo to jest kontynuacja. Panu przypominam o przysługującym panu prawie do zadawania pytań świadkom, osobom przesłuchiwanym, składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego dowodu. W dniu dzisiejszym zaplanowaliśmy przesłuchanie pani Magdaleny Ogórek, która jest nieobecna, ale również obejrzenie tego nagrania. W związku z tym, zgodnie z planem, odtworzone zostanie to nagranie. Zobaczymy. Czy są zamierze dzisiaj w całości? Zaraz zobaczymy. A pani Mesa nas zgłasza, że musi wyjść czy... Nie, nie, zapisać, tak tylko, żeby przygotować. Zamówienie będzie to nagranie 2 godziny 30 minut. No, to nie zdążymy całego wyjść. Proszę, żeby się przyłączyć. Proszę, żeby się przyłączyć. Ja będę pani mogła tutaj oglądać, czy tam? Jak pani sobie trzeba pozostawić? Tam przerwa chyba w międzyczasie jeszcze było. Natomiast ten fragment, nie wiem jak Państwo to oceniają, ale z mojego widzenia kluczowy, trwa 10 minut, a nie całe. Dzisiaj szczególny dzień, dzień, na który przypada rocznica wyzwolenia obozu niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest to też dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. Czy Państwo dobrze słyszą? Bo możemy może podgłosić troszkę. Już jeszcze zanim się to wszystko zacznie. Tak. Jest to, wszystko jest istotne od początku do końca w tym programie, gdyż nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na kilkuminutowym dialogu moim z panem Adamem Sandlerem, nie tylko z panem Adamem Sandlerem, ale tam jest oczywiście rolą publiczności i tak dalej. W związku z tym od samej zapowiedzi i autorów programu, znaczy prowadzących program, jest wszystko istotne, dlatego że pisma zawierały czasami zmanipulowane informacje na temat, jaki był podjęty Studio Polska. Dlatego bardzo prosił, aby nie mam uwagi co do siebie sądu, co do stron, które oglądają, aby ze szczególną uwagą poświęcili czas na oglądanie tego, bo naprawdę jest to dość istotne. Od samego początku do samego końca. Tam będzie usprawiedliwienie pewnych sytuacji i wyjaśnienie, natomiast pisma zabierają naprawdę sprzeczne informacje z tym, co było w programie. Ja tutaj będę to cało oglądać, stąd uważam, że absolutnie przy ocenie tego zdarzenia należy być cały program, żeby zobaczyć kontekst tego, co się tam zdarzyło. To tu się proszę nie obawiać, dowód będzie przeprowadzony w całości. Dobrze. Ja tutaj robię pani Magdo, żeby troszeczkę ogłośnić. I nie wiem dlaczego ten program wraca do głośności wcześniejszej. No to zrobiłam teraz tak, a on zaraz ogłośnie wróci sam. Nie wiem, czy on jest do 25%, już więcej się nie ma. Dobra, zobaczmy jak to działa. Zapali się rok na A ile o tym z telewizora? Już jest maksymalnie, bo już sprawdzałam na wideo. Chcę upamiętnić ofiary zagłady. Czy pamięć o Auschwitz może stać się wspólnym polem wszystkich Polaków? Czy pamięć o 6 milionach ofiar Polaków, Żydów i innych narodów prześladowanych i niszczonych przez Niemców w czasie II wojny światowej dało szansę na zjednoczenie? Czy uda nam się wygasić spory polityczne w Polsce? Czy w końcu dotrze do nas, że mimo dzielących nas różnic jesteśmy jednym narodem? Studia Polska. Zaczynamy.
się jak co tydzień Jacek Łęcki i Magdalena Górek. Drodzy Państwo, dzisiaj w Oświęcimiu uroczyście obchodzono rocznicę wyzwolenia obozu. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. 73 lata temu więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz odzyskali wolność. Ci, którzy przeżyli, oddali hołd ofiarom, składając kwiaty przed ścianą śmierci. Główne uroczystości odbędą się wieczorem w budynku tzw. salny. Trafiały tam transporty tysięcy więźniów różnych narodowości, głównie Żydów. Czy pamięć Auschwitz może być dla Polaków takim wspólnym miejscem pojednania? Wydarzenie ostatniego tygodnia pokazało, że chyba nie dla wszystkich, zwłaszcza w kontekście rozmowy, debaty o ściganiu przejawów nazizmu w Polsce. Ta debata jest o politykach, którzy tych ludzi wyciągnęli z krzaku, wyciągnęli z lasu i postawili na rynku w Katowicach i pozwolili im tam przy kamerach telewizyjnych w sposób symboliczny wieszać swoich przeciwników politycznych. O politykach, którzy pozwolili, a policja stała i nic nie robiła. Kiedy ci sami ludzie palili w sposób symboliczny Żydów w Wrocławiu. To o tym jest ta debata, o tych ludziach, oni nie siedzą w krzakach. Ci sami ludzie, mnie to szczególnie zabolało, na placu Zamkowym, w Warszawie, z faszystowskimi gestami. Przedstawiciele opozycji nie byli w stanie dopuścić do siebie głosu rozsądku. Zero tolerancji dla takich zachowań. To są jednak, na szczęście, zjawiska zdecydowanie marginalne. Dlatego chciałbym zaapelować, by z marginesu nie czynić masowego problemu. Trzeba być naprawdę, przepraszam, że w Sejmie użyję takiego określenia, ale skończony idiot, żeby przebierać się w mundur SS-mana i w lesie zjadać tort z wafelków ze swastyką. Będziemy to ścigać. Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, powiedział, idziemy po was. Kiedy to było? Kiedy było ta haniebne wydarzenia w Białymstoku. I tak żeście poszli, że rok później zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które wystąpiło w tym filmie, gdzie było odpowiedzialne za te zdarzenia, które wy dzisiaj potępiacie, tak jak i my. Tak żeście poszli po nich. Obrady w Sejmie wywołały gorącą publiczną debatę. Zdajemy sobie sprawę, że to jest margines marginesów. Niektóre środowiska jednak twierdzą i łączą właśnie to, co działo się w tym lesie z Marszem Niepodległości, jak bardzo to jest niebezpieczne. Oczywiście ja, większość Państwa naprawdę, tych, która się zna na historii polskiej ruchu oporu w czasie II wojny światowej, powinna wiedzieć i wie, że największe ofiary poniosła ta młodzież, która przed wojną należała do prawicowych endeckich organizacji. Szare Szeregi, ci bohaterowie potem arsenału i inni, to są byli płacili najwyższą cenę w walce właśnie z Adolfem Hitlerem i jego żołnierzami. Te wydarzenia przyćmiły, ale nie zepchnęły na drugi plan długiej pierwszej od długiego czasu wizyty Donalda Trumpa na forum ekonomicznym Davos. As president. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze będę stawiać Amerykę na pierwszym miejscu, tak jak liderzy innych krajów powinni postrzegać swój kraj jako najważniejszy. Ale to nie oznacza, że Ameryka będzie sama. Kiedy Stany Zjednoczone rozwijają się, również rozwija się cały świat. Dobrobyt amerykański doprowadził do stworzenia wielkiej liczby miejsc pracy na całym świecie i dzięki kreatywności i innowacyjności Stany Zjednoczone doprowadziły do ważnych osiągnięć i ważnych odkryć, które umożliwiły wielu osobom na całym świecie lepsze życie. Myślę, że wszystkich uradowała informacja, że prezydent Donald Trump znalazł czas na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Promocja Polski to cel, który postawiła sobie silna reprezentacja z prezydentem i premierem w Davos. O to spotkanie zabiegali Amerykanie. Andrzej Duda i Donald Trump rozmawiali o inwestycjach i projekcie Trójmorza. To także jest pogłębienie inicjatywy Trójmorza, gdzie wizyta prezydenta Trumpa w tamtym roku w Warszawie była przełomowa, jeśli chodzi o amerykańskie inwestycje w tę inicjatywę. Wsparcie Stanów Zjednoczonych w inicjatywę Trójmorza może przyspieszyć inwestycje związane z projektem. A premier Mateusz Morawiecki prosto z Davos pojechał do Budapeszty. My wpadliśmy w kilka takich podstawowych pułapek. Pierwsza to pułapka, którą dzisiaj najsłynniejsi ekonomiści świata, jak Barry Eichengreen czy Thomas Piketty, określają jako pułapkę rozwoju zależnego. Otóż nie mając za bardzo kapitału, wpadliśmy trochę w konsumpcjonizm lat 90. i wyprzedaliśmy praktycznie znaczną część naszej gospodarki. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
jakąś receptę trzeba na to znaleźć. I ta recepta to jest konkurencyjna gospodarka. Gospodarka, która się rozwija tak jak dzisiaj, w sposób zrównoważony, bo dzięki temu możemy budować oszczędności krajowe i w przyszłości inwestować właśnie z tych oszczędności oraz podnosić konkurencyjność całej Unii Europejskiej. Z tego samego Davos przyleciał do Polski amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson, by wziąć udział w obchodach rocznicy wyzwolenia obozu. Auschwitz-Birkenau było miejscem horroru i tragedii, ale musimy pamiętać też o innych obozach koncentracyjnych w czasach terroru nazistowskiego. W dniu dzisiejszym wspominamy ofiary, ale również tych, którzy cierpią i pamiętają. Modlimy się za nich i wspieramy. Chcemy docenić wszystkie bohaterskie czyny podejmowane przez tych, którzy chcieli chronić skazanych na śmierć. Nigdy nie możemy być obojętni wobec zła. Sojusz Zachodni, jaki powstał po II wojnie światowej, podjął zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa, aby nic takiego nigdy ponownie się nie wydarzyło. Jeden z wielkich synów Polski, papież Jan Paweł II, rozumiał, na czym polega zło, kiedy powiedział, nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Shoah. Dosłownie przed rozpoczęciem tego programu doszła do nas wiadomość, że w trakcie tych uroczystości w Auschwitz ambasador Izraela w Polsce powiedziała o tym, że w Izraelu nowelizacja ustawy, która zakazuje mówienia o polskich obozach śmierci, że w Izraelu zostało to potraktowane jako możliwość kary dla świadectw ocalałych z zagłady i że budzi to bardzo wiele emocji. O tym będziemy również mówić dzisiaj w programie. A w naszym programie znajdziemy też czas o tym, by porozmawiać o reformie sądownictwa. Są wśród nas także działacze niepodległościowi, działacze samorządowi. Prawnicy, dziennikarze i eksperci. Są przedstawicieli partii politycznych, ale także wszyscy ci z Państwa, którzy zechcieli przybyć do otwartego studia, jakim jest Studio Polska. I też wszystkim, którzy są z nami, przypominamy zasady, jakie rządzą w tym studiu. Mówimy na temat, jeżeli atakujemy, to poglądy, a nie konkretne osoby. No i ta najważniejsza zasada, drodzy Państwo, słuchamy poleceń prowadzących. Jesteśmy także do dyspozycji na Twitterze, hashtag Studio Polska, czekamy na Państwa tweety. Ale zaczniemy od tego, o czym skończyliśmy tydzień temu w naszym programie. Dotknęliśmy tematu pamięci o bohaterach takich jak rotmistrz Pilecki, który specjalnie sam udał się do Auschwitz, by dowiedzieć się, co tam się dzieje. I zastanawialiśmy się, czy pamięć o takich bohaterach może być wspólną wartością, wspólną pamięcią wszystkich Polaków. Czy postać rotmistrza Witolda Pileckiego w Pana środowisku jest znana? Jak najbardziej. Ja uważam, że rotmistrzowi Pileckiemu robi się wielką krzywdę, prawica robi mu wielką krzywdę, wrzucając go do jednego wora z żołnierzami słusznie wyklętymi jak na świat góry, który może odpowiedzieć, szanowny panie, każda wojna degeneruje, każda. I
oświęcim walczący. Przez całe dziesięciolecia Pilecki był nieznany. W 90 roku dopiero wydałem tą książkę, gdzie odkrył Pileckiego jako człowieka organizującego opór w obozie. I w momencie, kiedy się zorientował, że nie da się odbić tego obozu, bo szedł tam z myślą, że zorganizuje opór i zbiorą ucieczkę. Kiedy zorientował się w rzeczywistości, wszystkie te materiały przesyłał na zewnątrz, które docierały do pośrednictwem Rady Krajowej do Londynu, a stamtąd wręcz do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także Europa doskonale widziała dzięki właśnie rotmistrzowi Pileckiemu i potem po prostu z biegu z tego obozu zorganizował ucieczkę i walczył w Pustach. Jeżeli wracamy, proszę pana, tak naprawdę nigdy do końca, i wrócę teraz, bo specjalnie się będzie, wrócę teraz do Borego i do wielu innych żołnierzy. Nie wolno tak po prostu mówić. Oczywiście ja mogę tylko powtórzyć, usłyszeliśmy, więc nie będę się powtarzał tego wszystkiego. My nie wiemy, czy ci furmani współpracowali, czy nie współpracowali. Wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Ja rozumiem, że wielu historyków... Ale to jest IPR, proszę pana, ludzie się mylą, natomiast chodzi o to, że pan świadomy, taki pojedynczy przypadek, jakim jest Bury, zestawia z rotmistrzem Pileckim, a usiąc, pan robi to absolutnie świadomie. Musimy panu powiedzieć, bo to nie w pomówieniu, musimy panu powiedzieć, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi walczyło z komunistami. Ludzi, którzy popełnili zbrodnie, a zdarzali się tacy, ja w swoim albumie, o którym wspominałem w poprzedniej audycji, również wymieniam żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy dopuścili się zbrodni. Ale to były wyjątki, proszę pana. Mało tego, wielu z nich zostało ukaranych przez swoich dowódców, jak sierżant Kawkowski, na którym wykonano wyrok śmierci za to, że wyszedł z dyscypliny wojskowej, pseudonim Rola, wyszedł z dyscypliny wojskowej i za zamordowanie przez komunistów jego rodziców, on mordował komunistów, ale niestety również ich żony i dzieci. I to oczywiście była zbrodnia. Ale to są pojedyncze przypadki, proszę pana. Ale są. I też warto o nich mówić. Proszę pana, najpierw za 45 lat kłamstw i oszczerstw trzeba im dzisiaj wszystkie pomniki postawić. I historycy to zbadają. I nie wolno tak rzucać, proszę pana, żołnierzy wyklętych do takiego worka, że internet z pana formacji jest pełen takich szkalujących wypowiedzi, szkalujących tweetów, gdzie, proszę pana, mówi się o upasce jednych z najbardziej bohaterskich i rycerskich żołnierzy. Rozumie pan? I rycerskich, to nawet druga strona uznawała, że upaszko jest rycerski. A teraz poszczególni ludzie ośmielają się mówić, że w jakiejś wsi jacyś jego żołnierze kogoś tam zabili. Panie Andrzej, a propos tweetów, o których pan wspomniał, to już sypią się tweety u nas w programie na temat słów izraelskiej ambasador w Polsce. Pan Janusz Waliś zechciał skomentować to, co się dzisiaj stało i słowa, no, dosyć szokujące dla nas wszystkich. One są szokujące i nie są szokujące. Nie są szokujące. Jakie to są słowa konkretne? Znaczy, tam dopadło stwierdzenie proste, że z punktu widzenia państwa Izrael, tak, jakby ustawa, która weszła o penalizacji kłamstwa oświęcickiego w formie polskiego pod śmierci istniały, bądź popularyzacji banderyzmu, stalinizmu, hitleryzmu, jakby obawa Izraela, tak, że to posłuży do ścigania osób, które mówią o prawdzie historycznej. Czyli w przypadkach, kiedy na ziemiach polskich dochodziło do zbrodni na Żydach. Natomiast to jest kwestia tego, że on nie szokujący z tego punktu widzenia, że przez 25 lat polska polityka historyczna na zewnątrz naszego kraju nie istniała. W związku z tym wszelkie przekłamania którejkolwiek ze stron w kwestii tego, jak wyglądała sytuacja w Polsce, tak? Brak podstawowej wiedzy o tym, że byliśmy jedynym krajem, gdzie karano śmiercią za ratowanie Żydów i wynika to z tego, że u nas tych Żydów ratowano, bo gdzie indziej, jak we Francji, w Belgii czy w Holandii, chętnych dowożono do posterunków niemieckich, tak? Że byliśmy krajem, który był pod absolutną okupacją, to znaczy nie dało się dostać nic bez glejtu od okupanta, czyli uratowanie kogokolwiek oznaczało nie tylko wprowadzenie zagrożenia życia siebie i rodziny, tak, ale także ogromny wysiłek jakikolwiek. A dalej szacuje się, że uratowaliśmy te nie rządniki polskie, tylko izraelskie, że uratowali się po prostu cięcy Żydów. To jak było, to my wiemy, tylko pytanie, co robić dzisiaj z tym? Właśnie my tak wiemy. To nie można tego wasz jeszcze jedna wypowiedź, bardzo ważna wypowiedź. To jest wypowiedź premiera Netanyahu, który na Twitterze napisał tak. Polskie prawo jest, a to absolutnie jestem
temu przeciwny, nie możemy zmienić historii i uwaga, i Holokaustowi nie można zaprzeczać. Czy być może po prostu on nie rozumie, czego dotyczy ta ustawa? A czy przecież to nie mówię o zaprzeczeniu? Po prostu jakieś głębokie nieporozumienie, no bo w ogóle mówienie o polskich obozach koncentracyjnych, o obozach zagłady, to jest po prostu zachowanie historii, bo weźmy pewien przykład Oświęcimia, no było tam ponad 100 tysięcy Polaków, którzy też zostali zamordowani, jak i to polski obóz koncentracyjny. Tak, ale też to wszyscy, którzy używali tego określenia, to oczywiście, no właśnie, tam byli Polacy, to polski obóz. Ale nie było, że Polacy są że tych, którzy byli ofiarami, tak, oni nie organizowali tego obozu. Trzeba powiedzieć jedną najprostszą rzecz w świecie, należy pamiętać. W Polsce w czasie wojny byli różni ludzie, natomiast gronie jednak działań ze strony legalnych tych władz polskich, czyli ze strony Armii Krajowej, Rządu Mołdyńskiego, to było niesienie jednak jakieś symboliczne, ale na ile to państwo było stać pomocy, żeby wydawano wyroki śmierci naszym nadzornikom i wyroku było za mało ich wykonano, je wykonano. I teraz tak, jak my mamy porównywać się z tymi krajami, które wysyłały do obozów koncentracyjnych transporty Żydów? No tutaj była pomoc dla Żydów, to były wyroki naszym nadzornikom, a inne kraje no, robiły transporty jednak. Rząd polski w Londynie w każdego roku wyasygnował bardzo konkretne, wielkie pieniądze. Nie potrafię teraz w pamięci przywołać, bo ile by milionów dolarów nie było, prawda? My w tej chwili tych porównań wartości tych pieniędzy nie mamy, ale to były naprawdę bardzo znaczące pieniądze na to, żeby pomagać Żydom. I to była działalność polskiego rządu. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że profesor Rabiński, jak ta książka o Rotmistrzu Pileckim została wydana i jeździłem z nim po Polsce, to opowiadał bardzo ważną rzecz, że jak z tą książką, bo ona się ukazała również po angielsku, jak z tą książką jeździł po Stanach Zjednoczonych z prelekcjami, to mocno się wszyscy dziwili, ponieważ on był więźniem Oświęcimia i miał tutaj numer. Mówi, to pan nie jest Żydem? Przez wiele lat my po prostu zaniedbaliśmy przekaz, że na Zachodzie rzeczywiście myślą o tym, że to jest byłby obóz wyłącznie dla Żydów. I jak Polacy się tam znajdowali, to prawdopodobnie pomagali. To z czego wynikało to? Znaczy z takiego zaniechania, prawda? Bo rzeczy dla nas oczywiste z głupoty, prawda? Dlatego, że musiałbym wynieść z niebytu, gdzie chciano wskazać Rotmistrza Pileckiego, że Rotmistrz Pilecki jako żołnierz wyklęty został przez komunistów skazany na karę śmierci. A może chodziło o relatywizację historii? Czy Rotmistrzu Pileckim? Czy Rotmistrzu Pileckim najpierw chodziło o to, że Cyrankiewicz zażądał wyroku śmierci, dlatego że Cyrankiewicz uczestniczył w tym ruchu oporu i chciał, aby cały zaszczyt jakby mitu założycielskiego tego ruchu był przypisany jemu. Mamy wśród nas posłów, panowie, ten zapis ustawy, który takie wywołał wzburzenie w Izraelu, brzmi w następujący sposób, to dotyczy tego, kto może być ukarany zgodnie z polskim prawem. Ten zapis brzmi tak, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie itd., itd., itd. Czy tutaj można przypisać temu, czy ten przepis można go sformułować inaczej? Nie, no drodzy państwo, tutaj widać ewidentnie, że zabrakło dialogu. Faktem jest to, że polski Sejm proceduje te sejmowe młyny mielą dosyć szybko. Chociaż akurat jeśli chodzi o penalizację banderyzmu, to 2 lata nam zajęło, mówię nam jako PiS-15 przekonywanie Prawa i Sprawiedliwości, że jednak warto to penalizować i to się udało przekonać. Ale wracając na grunt tej dyskusji, którą wywołał tweet czy słowa pani ambasadora Izraela. Moim zdaniem konieczne jest tutaj po prostu wyjaśnienie, przede wszystkim spotkanie pani ambasador z kimś z MSZ-u, żeby przedstawić, jak konkretnie te przepisy wyglądają. To już teraz widać, ale nie wiem, czy taki dialog był prowadzony akurat ze stroną izraelską i być może przez to, że go nie było, to zostało to odebrane jako moment. No, po to dialog, żeby to... Nie tłumaczyć się. Suwerenność polskiego parlamentu uzgadnia się z obcym ambasadorem.
tłumaczyć. Zatem w tej sytuacji myślę, że pan minister wyjaśnić akurat pani ambasador, że zresztą z samego zapisu wynika, że kto publicznie wbrew faktom neguje odpowiedzialność akurat Niemców, tak, III Rzeszy za te obozy. Jasny, konkretny przepis, zatem dla mnie to jest nieporozumienie. Proszę państwa, żebyście oczywiście to nauczyli, tak mówić pani ambasador, żeby pan sprawę do końca wyjaśnił, bo druga część tej wypowiedzi brzmi w następujący sposób. Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, by zrobić zmianę w tej nowelizacji, to jest mowa o tym przepisie. Izrael też rozumie, kto budował koncentracjonslager Auschwitz i inne obozy. Wszyscy wiedzą, że nie byli to Polacy. Ale u nas traktuje się to jako niemożliwość powiedzenia prawdy o zakładzie i wszyscy są oburzeni tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że jak zawsze, jak dobrzy przyjaciele, Polska i Izrael znajdą drogę i wspólny język, jak będziemy pamiętać historię. Panie Adamie, bardzo proszę. Ja chciałem jednak sprostować. Pieniądze, które Żydzi otrzymywali, może były niewielkie. Na skalę możliwości polskiego państwa podziemnego, natomiast na skalę potrzeb, no tak, że były po prostu symboliczne i tego było niewiele. Moja matka otrzymywała takie pieniądze od polskiego podziemia. I zresztą dzięki temu ja żyję na tym wisięcie, natomiast na pewno nie było tych pieniędzy dużo i była bardzo smutnej sytuacji. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną, no, proszę państwa, rzecz. Otóż miejmy świadomość tego, uratowało się, nie wiem, 100 tysięcy Żydów, 150 tysięcy, było ponad 3 miliony Żydów w Polsce. Z tego parę tysięcy osób otrzymało dokument, tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Natomiast ten tytuł jest dawany na bazie zeznań tych, którzy przeżyli. Jeżeli jakaś rodzina żydowska, ktoś jej pomagał, tylko nie udało się pomóc, bo niestety czy szmalcownik, czy Niemcy dopadli tego, że do śladu po tym nie ma. I można domniemywać, że tych ludzi, którzy pomagali, a po których ślad nie pozostał, mimo dokumentów, było znacznie, znacznie więcej. Mówimy kilka tysięcy, ale może być kilkadziesiąt tysięcy. Także skala tej pomocy pewnie była większa. Zgłasza się pan Rafał Lipski, dajmy głos. Izraelskiego historyka, żeby uratować jednego Żyda, czy to było w miejskim, czy w miejskim, 12 ludzi było potrzebne, wysiłek 12 ludzi, także licząc nawet minimalną ilość Żydów uratowanych z zagłady, czyli 100 tysięcy, no tutaj już mówimy o milionach ludzi. Panie Rafale, że tak tragiczna historia, jakim była II wojna światowa, to jest ostatnia rzecz, jaka nas Polaków powinna dzielić, ale nóż mi się w kieszeni otwiera, jeżeli słyszę panią z tyłu, która, jak pan wspominał, że udało się ocalić 100 tysięcy Żydów, to pani mówi szkoda. No widać, że mamy problem w naszym społeczeństwie. Dobrze, ale czuć Żyd to nie jest człowiek. Proszę pani, proszę się opanować. To jest, ale to też pokazuje, jak mamy czasami niski poziom naszej debaty, jeżeli słyszymy. Kontekst, bo tak, pani powiedziała, proszę. Szkoda, że nie mówi się o Polakach, a nie szkoda, że o Polakach, ona jest poszkodowana, proszę pana. Kiedy po prostu fałszuje się dokumenty, mojemu wujowi wpisuje się czterech wujowi. Wuja przekazany, bo wuja przekazał tą ziemię, 4 hektary w podwórko, 6 hektarów 50 w łąki i polowanie w ziemię, tą samą ziemię. Tą samą ziemię w łąki, łąki były sprzedane i ponownie ta sama kobieta jest sprzedana. Ale że to nie ma takie reklamy, że... Chcemy widzieć więcej, chcemy słyszeć więcej, chcemy działać częściej. Bezcenne momenty, na to stawiamy. Dziś nie powstrzyma nas nic. Desperados. Można przewinąć. Uwaga! Teraz na Allegro. Paska dla pana.
strasznie wysoko. Zastanawiam się, że nie było nic takich dodanie, to nie wiem, jak to było. Nie, no na tworzu mi odbije bo na Allegro jest wszystko dla dużego dziecka. Dla małego też, choćby taka zjeżdżalnia. Allegro, wszystko czego szukasz dla dziecka. Teraz z darmową dostawą. 15 sekund. Pozachwaj się specjalnym świętem ekranu z okazji Mistrzostw Świata FIFA 2018. Modele Hyundai dostępne są z sumą korzyści do 13 tysięcy złotych. Sprawdź w salonie i zagraj loterii o Hyundai a bilety na Mistrzostw Świata. Spróbuję wyłączyć głos, bo... że się nie mówi o Polakach, to pan powiedział o dzisiejszych życiach Polaków, a nie o tym, że rozmawiamy o Holokauście, tak? Ja doskonale zrozumiałem wypowiedź tej pani. No więc to uściśnijmy w takim razie, idźmy dalej. Bardzo proszę. Panie mecenasie, ja tylko jeszcze dodam państwu, że oprócz tej wypowiedzi ambasador Izraela w Polsce pojawiło się na Twitterze bardzo dziwny wpis jednej z pań dziennikarek, która swoje konto opisuje, jakoby jest przedstawicielką The Jerusalem. I ona wpisała, że po pierwsze użyła tej frazy polskie obozy koncentracyjne, po drugie dodała, że świat ma pamiętać, uwaga, że w nazistowskich obozach ginęli też Niemcy. Pani redaktor, słyszałem tutaj wypowiedź, też pan redaktor cytował wypowiedź pani ambasador Izraela dzisiaj i tam zabrakło mi jednego słowa. Pani ambasador mówiła, że wszyscy wiemy, kto jest odpowiedzialny za obozy, że powstały i tak dalej. Pani ambasador nie powiedziała tego, że to byli Niemcy. I to mi niestety tego słowa w Auschwitz mi dzisiaj zabrakło z ust pani ambasador. Bo jeżeli mówimy o Polakach, to musimy też mówić o Niemcach. Nie możemy tylko jednego narodu, jeden naród wymieniać, a drugim zapominać. Bo to pokazuje, jaka panuje dysproporcja w naszych wzajemnych stosunkach, też izraelsko-niemiecko-polskich, jeżeli nie będziemy nazywać tych rzeczy po imieniu. A tu myślę, co do tej ustawy, słyszałem dzisiaj wypowiedź mecenasa Opawy, który powiedział, że można to na przykład o przykłady uściślić, jak polskie obozy, zagłady i tak dalej. To można pokazać, jeszcze można tę ustawę trochę uściślić. Ale to, co dzisiaj, o czym dzisiaj rozmawiamy, to myślę, my powinniśmy rozmawiać o tym, że Niemcy są za to odpowiedzialni i że Niemcy powinni tutaj, by powiedział, brać teraz w obronę Polaków. Ale tak długo, jak my w Polsce sami o to nie zadbamy, tak długo Niemcy, jeżeli nie ma dobrej woli, nie będą tego robili. A mamy taką możliwość, ażeby to teraz zrobić. Powtarzam to już wielokrotnie. Mamy w Berlinie polską nieruchomość po polskiej ambasadzie za czasów PRL-u w NRD. Tam jest do zabudowania 17 tysięcy metrów kwadratowych. Niechże Ministerstwo Spraw Zagranicznych coś tam zrobi. Przenieśmy tam Muzeum Ulmów, jeden do jednego. Przenieśmy tam kaplicę ojców redemptorystów z Torunia, też jeden do jednego. Zróbmy tam wystawę na temat powstania warszawskiego, na temat martyrologii wsi polskiej. Pokażmy, co była, jak wyglądała druga wojna światowa w Polsce. Niemcy tego nie wiedzą. Większość Niemców nie ma tej wrażliwości, tej wiedzy. Jeżeli w Polsce o to nie zadbamy, to wtedy będziemy na te tematy jeszcze przez następne kilka, jak nie kilkanaście lat rozmawiać. I myślę, że teraz jest ten czas. Bym prosił, żeby może pan premier Morawiecki, jak teraz pojedzie 12 lutego do Berlina, żeby też ten temat podniósł, żeby Niemcy się tutaj poczuli do swojej odpowiedzialności historycznej. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Ile czasu trzeba po tylu latach zaniedbań, żeby politycy, tak jak kiedyś Barack Obama, nie używali publicznie słów polskie obozy koncentracyjne? Trzeba prowadzić pracę u podstaw i jednocześnie pamiętać, kto wywołał drugą wojnę światową. To są Niemcy. I także musimy mieć tego świadomość, że i narody polskie, i żydowski są bardzo uwrażliwione na punkcie
tego, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej, ale też pamiętajmy, że Żydzi, Izraelczycy mają swoje zasługi w także pokazywaniu tego, jakie ludobójstwo dokonało się na Polakach. Wybitny polski prawnik żydowskiego pochodzenia, profesor Emil Rappaport, sędzia Sądu Najwyższego przed wojną i po wojnie, napisał książkę o tytule Naród zbrodniarz i opisywał tam naród niemiecki, który jako całość i jako poszczególne osoby, jako instytucje, jako całe społeczeństwo dopuszczał się najcięższych zbrodni. Mało kto dzisiaj pamięta, że gdy sądzono Adolfa Eichmanna, Sąd Okręgowy w Jerozolimie w roku 1060, a następnie Sąd Najwyższy Izraela w roku 1961 skazały tego zbrodniarza za ludobójstwo dokonane na Żydach i ludobójstwo dokonane na Polakach. Więc musimy to także mieć w swojej pamięci, że tam to się nie zaciera. Jeśli ktokolwiek dostawał się ze zbrodniarzy niemieckich w ręce izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, to był rozliczany zarówno z tego, co dokonał wobec Żydów, jak również z tego, co dokonał wobec Polaków. Panie pośle, dlaczego mamy tak wieloletnie zaniedbania? Dlaczego przez 20 kilka lat Polska właściwie nie zajmowała się obroną tej pamięci historycznej i tego wizerunku Polski, która była ofiarą nazizmu, a nie współpracą żadnym? Do roku 1989 wydawało się to takie wszystko oczywiste, byliśmy po tej stronie żelaznej kurtyny, gdzie no, nie słyszeliśmy takich głosów. Trochę śmialiśmy się z tych Niemców z NRD, że oni nie przeszli żadnej reedukacji historycznej, ale no, tak patrzyliśmy z pewnym pobłażaniem na tę część. A po 1989 roku no niestety no, były inne priorytety. Mówię niestety. Też początkowo wydawało się, że no, nie trzeba rzeczy oczywistych wyjaśniać, ale jak się okazuje, prawda sama się nie broni. Jeśli prawda jest zamazywana, jeśli prawda jest przeinaczana, to niestety w końcu trzeba musi dojść do tego, że trzeba ją pokazywać. Trzeba ją pokazywać. Prawda sama się nie broni, w szczególności jak jest mówiona w języku polskim, który nie jest znany prawie nikomu na świecie. Może trochę starszych ludzi w Izraelu mówi po polsku, zna polski. Natomiast to nie dociera nigdzie. Proszę Państwa, jeżeli przekaz z Polski nie tłumaczy się na języki znane na świecie, to te przekazy zostają tylko w Polsce i możemy długo się opuszczać tutaj, a tego nikt nie będzie słyszał poza mną. Panie Adamie, przepraszam, to ja muszę dwa słowa. To jak to jest w takim razie? I my się sami też na to zgadzaliśmy, że niemieckie książki, które szerzą propagandę taką relatywizującą historię, natychmiast po publikowaniu w Niemczech, po dwóch miesiącach, po trzech są w Polsce w języku polskim, ale polskie wydawnictwo, jeśli chce prawdę historyczną przetłumaczyć za granicę, to musi mieć 80 tysięcy złotych. Wydawnictwa nie mają takich. Ale ma pani także książki polskich autorów, które mówią, relatywizują o Niemcach pomagających, które były tłumaczone, a które były robione filmy, a o zbrodniach nie. Chcę powiedzieć tylko, że te zaniedbania, po 89 roku obowiązywała filozofia wstydu, prawda? My mieliśmy się wstydzić za swoją historię. Ja powiem tak, Amerykanie nakręcili w końcu film o Mylarii, prawda? O takim niechlubnym epizodzie swojej historii, ale najpierw nakręcili setki filmów o patriotyzmie, o szlachetności żołnierza amerykańskiego. A my, zamiast kręcić filmy i łożyć pieniądze o rotmistrzu Pileckim, o Polakach, o rodzinie Ulmów, o rodzinie Kowalskich, to my kręciliśmy ideę, my kręciliśmy pokłosie, prawda, które pokazywaliśmy na świecie i które po prostu pluły na Polaków. I byliśmy z tego dumni. Bo zanim te filmy powstały, bo są podobno, ja nie oglądam takich rzeczy, ale podobno są świetne, jeśli chodzi o wyraz artystyczny. To są kłamliwe w swojej po prostu wyrazie. Przepraszało za szmalcowników. Co to znaczy, że przepraszał? Żeby poczuło się spadkobiercami szmalcowników. I to zostało wykonane, bo gdzieś w pewnym momencie społeczeństwo polskie ustami polityków przeprosiło, co było jakimś no, głębokim przepraszam idiotyzmem. Kwaśniewski w gazecie przepraszał za... W gazecie w swojej historii mamy osobę, która zadaje kłam tej całej propagandzie, że byliśmy szmalcownikami, pomagaliśmy Niemcom w Holokauście. Osoba Jana Karskiego, kuriera podziemnego państwa polskiego, który przecież przedstawił w Waszyngtonie dokumenty. Przedstawiał te dokumenty również środowisku.
środowiskom żydowskim i to było przyjmowane z niedowierzaniem. Przecież to jest niemożliwe. Ten człowiek z narażeniem życia jechał z okupowanego kraju, najpierw do Londynu, potem do Waszyngtonu i również środowiskom żydowskim przedstawiał te dokumenty i środowisko żydowskie milczało. Dlaczego? Tak. Środowisko żydowskie w Stanach Zjednoczonych milczało, przyjmowało i mówiło, to jest niemożliwe. Nie robiło nic, żeby pomóc również polskiemu państwu podziemnemu, które będzie pomagało Żydom w okupowanym kraju. Takiej pomocy środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej nie było chęci pomocy, niesienia pomocy swym pobratymcom. To Polacy, którzy byli najbardziej dotknięci w całej okupowanej Europie terrorem hitlerowskim, nieśli tam pomoc z narażeniem życia. I tak jak pan redaktor wspomniał, byliśmy jedynym krajem okupowanej Europy, w którym za pomoc Żydom była wymierzana jedyna kara, kara śmierci. Ale woli sprawiedliwości niewielka pomoc od społeczności żydowskiej i amerykańskiej docierała do Żydów tutaj. Niewielka. Woli sprawiedliwości, ale niewielka, to prawda. Ale to nie była pomoc, która mogła się stać rzeczywiście. Katolikach Raś zorganizował marsz do obozu kontrolskiego, napisali w cudzysłowie, żeby nie było tutaj polskiego obozu koncentracyjnego po 1945 roku. Szli uczcili ofiary. Zapomnieli powiedzieć, że to nie były polskie obozy koncentracyjne, to na tym terenie stworzyli w Polsce Rosjanie, NKWD, którzy uruchomili poradowi Oświęcim, Majdanek, no i Świętokłowice. I co na to dzisiaj powiedzą nasze władze? Pod flagami niemieckimi Raś szedł dzisiaj w samo południe. Z Placu Wolności my zrobiliśmy kod manifestację zgodną, ale powiedzieliśmy, że to nie były polskie obozy. Tak jest. I jeżeli nadal, teraz, w tych latach, dziś się mówi przez takich Volksdeutsche jak Raś, że to był polski obóz, to co mamy żądać? Dlaczego ci ludzie nie zostają pociągnięci do odpowiedzialności? Ja myślę, że z taką samą ochotą wezmą się za tych rasiowców, jak biorą się za nas, patriotów. No i to powiedzenie. To jest niemożliwe, że tak było. Panowie, jeszcze chciałbym na chwilę nawiązać do tego wątku, który poruszyliście, bo ja bym chciała znać przyczynę tego problemu, bo całkiem niedawno kolejna produkcja hollywoodzka opowiadała o ogromnym poświęceniu, które miało miejsce na terenie polskiego, warszawskiego zoo, o ratowaniu wielu, wielu istnień żydowskich i znowu to Amerykanie kręcą o naszym bohaterstwie film i co więcej, nie kręcą go w Warszawie, kręcą go w Pradze, a w warszawskim zoo bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek miejsce, które będzie no, w sposób taki centralny mówiło o tym, co tutaj się wydarzyło. Z czego to wynika? Nie sprawujemy władzy w Polsce niestety. Czy to jest zaniechanie? Nie, to jest zaniechanie, ale przypomnę mi, że Amerykanie zrobili film o dowódcy oddziału partyzanckiego żydowskiego Bielski, który współpracował z robił z niego bohatera, nie wiadomo jakiego, a to był zwykły zbrodniarz, i który rzeczywiście ratował swoje życie, to jest jasne, natomiast mordował, grabił polską ludność tam zamieszkałą i współpracował z rosyjskimi, sowieckimi oddziałami partyzanckimi przeciw oddziałom polskim. Ale my mamy pieniądze na te filmy, sam pan wymieniał, pokłosi i tak dalej, są pieniądze, tylko one były widocznie inaczej gospodarowane. Nie, one przede wszystkim właśnie nie było ludzi, którzy chcą myśleć po prostu o polskich, o Polakach. Wie pan, to jest coś, to miało odbicie, przepraszam, to jest to, co dzisiaj mówił pan, przepraszam, no, w Sejmie mówił pan premier Morawiecki, prosił opozycję, ludzie, nie mówcie o tym, że u nas jest problem z rodzącym się faszyzmem, prawda? Bo go nie ma, to jest jakiś margines, chory umysłowo ludzi, prawda? Mówmy normalnym językiem. I doszło do tego, że jakaś dziennikarka w Niemczech
naszej historii. Musimy zdawać sobie sprawę, że Zachód nie chce o tym słuchać. My byliśmy krajem, gdzie nie powstał rząd kolaboracyjny, gdzie społeczeństwo stawiało opór, płacąc najwyższą cenę, tak? Gdzie jesteśmy tym chlubnym wyjątkiem w skali europejskiej, gdzie polski rząd nie uległ presji i nie zgodził się na to, tak? A wszyscy im nie ulegli. I teraz mówienie o tym, że my jesteśmy biali. Proszę Państwa, specjalnie dzisiaj robimy krótką przerwę na serwis po to, żeby pokazać specjalne wydanie serwisu, dlatego że no, te okoliczności związane z wypowiedzią pani ambasador skłaniają nas do tego, żeby w tej chwili zająć się tym bezpośrednio. A my wracamy za chwilę do studia Polska. Spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie wycofania projektu ustawy zakładającej karę za fałszowanie historycznej prawdy, czyli sformułowania polskie obozy śmierci. Nowelizację prawa skrytykowała podczas uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zakłady Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari. Ta nowelizacja była traktowana jak możliwość kary dla świadectw ocalałych z zagłady. Dużo emocji. I Izrael, oficjalny Izrael, rząd Izraela odrzuca tu nową nowelizację. Mamy nadzieję, że możemy znaleźć drogę, wspólną drogę, żeby zrobić jakieś zmiany w tej nowelizacji, dlatego że normalnie Izrael też rozumie, kto budował Kel Auschwitz i kto budował inne obozy i wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy. Ale u nas to traktuje się jak niemożliwość powiedzieć prawdę o zagładzie i wszyscy są oburzone tym, co zdarzyło się. Do słów ambasador Izraela w Polsce odniósł się szef MSZ Jacek Czaputowicz. Mówił, że nowa ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, tylko powstrzymaniu fali oszczerstw skierowanych wobec narodu polskiego. Apelował również o spokój i dialog w tej sprawie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba rozmawiać, bowiem może to być jakieś nieporozumienie. W Polsce nie chodzi o to, żeby zabronić działalności naukowej, badawczej czy artystycznej, czy badania trudnego okresu Holokaustu. Chodzi o to, że należy się bronić przed nieprawdziwymi zarzutami, jakoby w Polsce powstawały obozy zagłady budowane przez Polaków. Ja myślę, że tutaj na świecie zbyt często w Polsce przypisuje się zbrodnie, których Polska nie popełniła. Jest kwestia dyskusji, być może jakichś sformułowań, ale wydaje mi się, że może to być nieporozumienie. Ta ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, tylko służy powstrzymaniu fali oszczerstw celowo z premedytacją kierowanej wobec Polski, wobec narodu polskiego. To jak, panie ministrze, teraz może wyglądać dialog w tej sprawie? Ja myślę, że tutaj jest potrzebny spokój. Ta ustawa została uchwalona przez Sejm, ona pójdzie, jeszcze będzie analizowana przez radców prawnych, będzie w Senacie. Trzeba wyjaśniać, przetłumaczyć, dlaczego ona jest przyjęta. Myślę, że emocje tutaj są niepotrzebne. I jeszcze uzupełnienie, czyli oświadczenie MSZ. Kara za używanie określeń polskie obozy będzie dotyczyć precyzyjnie określonych sytuacji i ma służyć zapobieganiu szkalowania Polski. Ostateczna ocena będzie zależała od sądu. Zadaniem nowelizacji jest wyeliminowanie zachowań polegających na przypisywaniu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności, współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo tego nie zmieni. Ten skandaliczny wpis zamieścił na Twitterze członek Parlamentu Izraela i minister finansów Yair Lapid. W komentarzu skrytykował także znowelizowaną ustawę IPN, która nakłada karę za używanie pomniejszego określenia polskie obozy śmierci.
Całkowicie potępiam nowe polskie prawo, które próbuje zaprzeczyć polskiemu współudziałowi w Holokauście. Został wymyślony w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostało zamordowanych bez spotkania z niemieckim żołnierzem. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo nie może tego zmienić. A ten wpis odpowiada natychmiast ambasada Polski w Izraelu pod komentarzem jej idealne, pideczytane, że jego nagrane stwierdzenie pokazuje, jak bardzo potrzebna jest edukacja o Holokauście, nawet w Izraelu, zgodnie z przyjętą w piątek, przypomnę, przez Sejm nowelizacją ustawy o IPN, zatrzymanie sfotografowania polskiej obozy koncentracyjnej i podobnych będzie groziła kara grzywny lub nawet 3 lat więzienia. A teraz już komentarz premiera Mateusza Morawieckiego. Auschwitz to najbardziej gorzka lekcja tego, jak ideologia zła prowadzi do piekła na ziemi. Żydzi, Polacy i wszystkie ofiary powinni być strażnikami pamięci o tych, którzy zostali zamordowani przez niemieckich nazistów. Auschwitz-Birkenau to nie jest polska nazwa, a Arbeitmachtfrei to nie jest polskie zdanie. Posłuchajmy jeszcze na koniec, co w całej sprawie sądzą były więźniaki niemieckich nazistowskich obozów zagłady, które uczestniczyły w dzisiejszych uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz. Kto tworzył obozy zagłady? No chyba wiadomo, że to Niemcy. No chyba wiadomo, że to Niemcy, ale proszę pana... A co pani czuje, słysząc stwierdzenie, że to były polskie obozy zagłady? No polskie, no to jest dla nas bardzo okrutne i trudne, bo myśmy przechodziły te obozy. To jest dla nas bardzo bolesne. Jak można skomentować takie stwierdzenie, że Polacy byli rzekomo współodpowiedzialni za Holokaust? No przecież to jest bzdura, no. No to jakżeż tak można, jak przecież Polacy co mieli do powiedzenia? Po tylu latach mogliby sobie naprawdę już raz to wszystko przypuścić, a nie teraz na wszystkich ludzi spychać rzeczy, które są nieprawdą. To jest naprawdę nie w porządku. Już teraz więcej opinii w tej sprawie w Studiu Polska i w Info Wieczorze o 23.30. Dla wszystkich Polaków jest oczywiste, że obozy to... Proszę Państwa, ja proponuję przerwać oglądanie w tym miejscu, bo jest godzina 15.46, a jeszcze musimy umówić się na kolejny termin. Czy jest otwarte okno? Jest. Jest. Nie, jest okej. Nie wiem, jak Państwo tutaj... Ciepło. Tak. Dobrze. Tylko napiszmy w protokole, Pani Magdo, że przez moją 49 minuta 18 sekunda po serwisie, no bo tam po przerwie na serwisie. 47.17. 49.18. A, no tak, okej. A napiszmy jeszcze jak... 44.34. 22.37, godzina jest na tym, tak, na was. Czas realny na, tam. Na nas tutaj na tym, tak? Na 49.18, na programie. I Pani Magda, tam jak jest protokół oględzin, który czyna, że przewodniczący zarządziło godzinę nagrania, to kartę 14 mam napisaną, tak? Dobra, i przewodniczący stwierdza, że nagranie trwa 1 godzinę, 44 minuty, 34 sekundy. I to było, dobrze? Jeszcze godzina. Czyli jeszcze nam zostało do obejrzenia na godzinę. Jak to wygląda 7 grudnia?
O dziewiątej, przed 7 grudnia, 9 NSA. A to ja bym Państwa i tak zaprosiła dopiero, nie, no wpisałbym w kalendarz. No ja wiem, że tam jest jakiś... nie, ja bym to wpisała w kalendarz, żeby coś było. Widzę, że mamy przedtem o godzinie 12 rozprawę, a no, się ma szansę skończyć. A o godzinie 13. Zobaczmy jeszcze tylko tą rozprawę ostatnią, tego dnia. Czy tam się świadczy? Języka macedońskiego. Tak, pamiętam tego pana. Pytanie, czy pan w ogóle przyjdzie. A Siadek jakiś jest? Zobaczmy po co było. Wydaje mi się, że nie, bo już nie zaczęło się. Tak, tak, że tam byłem z 350 lat, bo pan policję sobie wspomniał. Nie ma środka, prawda? Nie, bo tutaj zaczynamy tak. Ile my potrzebuje, żeby pan wejść jeszcze tak 4 godziny? I pan będzie się pewnie wyjaśnienia złożyć. Godzinę. Potem. A co z panią Magdaleną to zrobię? Właśnie nie wiem. Nie wiem, co robimy z panią Magdaleną. Może zobaczmy tak. Zróbmy następny termin. Na tym terminie dokończymy. Pan będzie chciał wyjaśnienia uzupełnienia, co złożyć, co pan złoży. No jak żyjemy Rosjanie, zobaczymy, jak ona się nie stawi, to ja... Zastanawiam się w ogóle, tak potrzebuję. Ja powołuję ten dowód, on jest zresztą wnioskowany tam, tak? Zawiadomień stowarzyszenia. Tak, tak. To było o to, że tam jest taki moment, kiedy pan ten dowód wywoli ze studia, jakaś rozmowa jest między państwem, która jest nienagrana na tym. I po prostu uzupełnienie tego, co tam się zadziało. Ale wydaje się, że jak oglądamy to w pełnym kontekście, ten dowód już nie będzie nam... Z tego co pamiętam, część tej wymiany zdań słychać na nagraniu. To może podejmę decyzję po nagraniu, bo obejrzymy. No więc właśnie dlatego tak myślę, że umówmy się na następny termin, obejrzymy, pan wyjaśni, co będzie pan chce wyjaśnić i te decyzje dalej zapadną. Dobrze, czy ten 7 grudnia o godzinie powiedzmy 13.30, nie chciałem, żeby państwo czekali jej dzisiaj. By państwu pasował? Tak. Tak? Wszystkim pasuje? Ja właśnie się z nami zadowolę, jak właśnie nie widzę, to tak, 6-7. No to, czyli 7 grudnia, druga część, o 13.30. Proszę Państwa, proszę o spokój. Wobec konieczności kontynuowania postępowania do obywatela sprawa odroczyć do dnia 7 grudnia 2023 roku, godzina 13.30, sala numer 427. Wobec braku terminów wcześniejszych umożliwiających zarządzanie przerwy i zarządzania, pan oskarżony jest o terminie zawiadomienia, panie obrońca.
a też nie zawiadomiona. Pan ma masę oskarżycielki na pośród obiad, to nie zawiadomiona, a to nie zawiadomiona oskarżycielka pośród obiad na pośród obiad. Lubię. Przedstawiciel organizacji społecznej Adam Hoffman przez jedną Artur. Adam Sandauer, Artur. Przepraszam, ja też panu przekręcę to imię. Przepraszam. Artur Hoffman, to też nie jest zawiadomiona. Proszę Państwa, pamiętam o tych dokumentach z języka angielskiego, że to nie wpłynęło i punkt szósty to będzie właśnie ponadpis tłumacza przysięgłego na dosłanie tłumaczenia z punktu ósmego zarządzenia z 27 kwietnia 2023 roku, bo te dokumenty dalej nie wpłynęły, nie wpłynęło nam to. Wysoki Sobie, to z moim wnioskiem o powołaniu do świadka pani Dr. Wykórek. To te wnioski, bo tam jeszcze były wnioski dowodowe z Państwa strony. To już były ze stowarzyszenia. To będę to rozstrzygać już po obejrzeniu tego nagrania, bo wydaje mi się, że to nagranie jest zupełne. Mamy obiektywny dowód, co tam się działo, w jakim kontekście pan to powiedział. Pomyślę jeszcze nad tym, bo są jeszcze te do rozpoznania. Jak będzie siłą rzeczy, pan Hoffman był zgłoszony przez pana Adama Sandauera, chyba w tej dokumentacji, z tego co ja doczytałem. Natomiast jedyną osobą, która jest ekspertem w stosunkach polsko-żydowskich, wybitnym ekspertem, znanym i w Izraelu, i w Polsce, jest pani doktor Ewa Kurek. W związku z powyższym, pani Ewa Kurek dzisiaj mogła być zaszczycona swoją obecnością, bo jest w Warszawie i jest na jakimś wystąpieniu przy kościele świętego, czy w kościele księdza Jerzego Popiełuszki. Niestety, jeżeli nie ma posłania, nie ryzykowała obecnością tutaj na sali, bo i tak nie miałabym możliwości wypowiedzenia się. A chodzi mi o, tylko i wyłącznie o opinię i wyrażenie od siebie, jako eksperta z tysięcy polsko-żydowskich, czy faktycznie to przestępstwo, które zostało mi przypisane, jest zrobione to słuszne, czy też nie słuszne. I jest, ma to dla mnie naprawdę wielkie znaczenie. Chodzi mi o artykuł 257. Zarzucany jest pan. Przepisany pan nie został, jeszcze żadnym. Przepraszam. To mu sobie w tym momencie. Dobrze. Tak, jak obejrzymy nagranie, to sąd już ostrzegnie, co dalej. Ponadto tłumaczę, prokuratura zawiera mi z lokalną stawieństwo nieobowiązkowe i do sprawy zamknięto o godzinie 15:56. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.